Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Krzysztof. 7 kwietnia, pora co nieco zaktualizować. Co dzisiaj w programie? No to zaraz sobie zobaczymy, natomiast też Wam powiem o jednej spółce, którą uważam, że fajnie się prognozuje, fajnie się szykuje. To na pewno. Będzie też zmiana, słuchajcie, ale tutaj bym Was prosił o to, żeby była akceptacja w komentarzach, czy Was interesuje taki temat. A mianowicie środy chciałbym zrobić dywidendowe, czyli skupiać się na spółkach dywidendowych, prawda, które w najbliższym czasie przez 5-10 lat mają szansę fajnie wypłacać dywidendę rosnącą. Tu bym chciał się skupić, właśnie takie środy dywidendowe zrobić. No i tyle. Można sobie zaparzyć kawę, zatrzymać wideo i lecimy z tematem. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, gdzie między innymi, słuchajcie, prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję, co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze, także robię analizy, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny. Również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku. Co sobotę mamy live'y o 20:00. Na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie, link w opisie. No i dobra, przechodząc do Waszych komentarzy, za wszystkie serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko luźna analiza na zasadzie wyciągania informacji, czyli nie wiem, co się wydarzy, ale wiem, jakie informacje płyną z wykresu i jak te informacje mogę wykorzystać na swoją korzyść. Więc tu tylko pod tym kątem sobie zaglądamy na wykresy. Jak tam rozegranie Pepco? Pepco jest na grupie rozgrywane w strategii, więc to jest zupełnie inna metoda rozgrywania, więc jest w strategii. Ja tam raz na tydzień sprawdzam Pepco, więc szczerze nawet nie wiem, jak to teraz tam wygląda. Natomiast no, strategii rozgrywamy, więc jakby mało to ważne, co robi Pepco. Ważne, żeby w strategii wypełniło to założenia, które są zrobione. Jestem ciekawy analizy Intela. Ale to ciekawy jesteś, czy chcesz analizę Intela, bo to dwie różne rzeczy, prawda? Zobaczymy, czy ktoś może bardziej nieciekawy, albo ciekawszy jest bardziej pod analizę. Na cyfrowym podstacie CPS książkowo ORGR się obrysowała. Myślę, że skoczy w okolice 12 zł i z powrotem w klinie będzie schodzić niżej, bo tam też można obrysować dużego klina schodzącego. Chyba, że się mylę, ale patrząc po obrotach, to idealnie się to wpisuje w ORGR-a i klin schodzący. Jak będziesz miał przyjść chwilę, to zerknij na CPS-a. No, możemy zaktualizować, bo w sumie tego CPS-a to już tak prowadzimy, tą kapitulację już tak prowadzimy, więc zobaczymy sobie cyfrowy Polsat. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie, że to nieważne, co myślimy sobie, że tam jakiś klin, jakieś 12 zł, ważne, co widać na wykresie, prawda? Więc to jakby na tym się skupcie, prawda? Myślę, że zawsze się kończy źle. Okej, zapamiętajcie to. Myślę, że zawsze się kończy źle. Nie myślimy na rynku, czyli po prostu nie myślimy, a staramy się wyciągnąć informacje i je wykorzystać pod swoją jakby przewagę na rynku. Poproszę Amika. Dzięki, proszę analizę Attendę. Trzy łapeczki na Attendę. Zapiszę sobie. Pamiętajcie, żeby łapeczki dawać, to wtedy jakby priorytetowo wiem, że to interesuje osoby. Czyli CPS, Attendę. Podawajcie też tickery od razu, będzie lepiej. No właśnie, nie myśl, przeanalizuj, zrób plan, ciesz się zyskami, dokładnie. A propos procentów, rozmawiał dwóch kolegów, jeden chwali się drugiemu, że w miesiąc zarobił 100% na giełdzie, no to drugi mówi, że zarobił tylko 20%, ale wystarczyło na mieszkanie i nowy samochód, po prostu inaczej się gra jedną pensją, inaczej większą kasą, 28% to dobry wynik, gratuluję Magda, dzięki wielkie. Tak, to jest, słuchajcie, wynik w oparciu o troszkę większe pieniądze, prawda? Gdybym miał mniejsze pieniądze, no to nie budowałbym portfela, słuchajcie, z takich jakby pewniejszych spółek. Raczej bym, tak jak tam koledzy, pokazywałem na grupie kolega na Mancie, na Marze, słuchajcie, procenty robi. Też bym poszedł w Marę i bym robił pierwsze procenty, żeby zbudować kapitał. Więc to właśnie zależy od punktu siedzenia, prawda? Jak ktoś ma większy kapitał, no to ciężko, żeby gdzieś ten większy kapitał w ryzyko jakieś duże angażować. Jak ktoś ma taki
mniejszy kapitał, wtedy jasne, wtedy nawet bym polecał skupić się na ryzyku tylko i wyłącznie samym, żeby szybciej zbudować kapitał. Więc 28% dobry wynik, w mojej opinii jest ok, ale tak jak mówię, lekko do poprawy. Natomiast no, ciężko będzie osiągnąć większy wynik, jakby grając na spółkach, na takich, których ja gram, prawda? No, nie ma tam drastycznych pomp jakichś, a też portfel jest tak zdywersyfikowany, że w większości są to spółki raczej typowo wolno rosnące, czyli dające takie 10% rocznie zwrotu, z czego ja i tak staram się jakby jak najwięcej z nich, tu właśnie też używam strategii HP, prawda? Więc dzięki jakby strategii HP staram się jak najwięcej z nich wycisnąć. No ale ciężko robić większe procenty, szczerze, jak nie idziemy w ryzyko większe, prawda? U mnie podobny wynik jak u Ciebie, także dzięki za kawał wiedzy, większość moich nowych pozycji to są już samodzielne analizy, nie te z grupy i już na fajnych zyskach. No to fajnie, cieszę się, bardzo fajnie. I co tu jeszcze do analizy? No to w sumie tyle, słuchajcie, bo tutaj już nic takich propozycji nie ma z łapeczkowych, jeszcze jest ten NT, ale to już było w poprzednim wideo. Czyli tak, mamy Intela, mamy Intel Atende i mamy CPS-a. No to tak sobie zobaczmy, lecimy na wykresy. O, akurat jestem, słuchajcie, na amerykańskich obligacjach, więc pamiętajcie, że amerykańskie obligacje tu się szykuje jakby jeszcze wzrost. Ja też wczoraj na live mówiłem. Aha, jeszcze mam spółkę dla was. No tak, właśnie, jeszcze mam spółkę. Napiszcie też, czy te dywidendowe środy to dobry pomysł. Więc jakby chciałbym słyszeć waszą opinię. Więc tu, słuchajcie, mamy korektę na obligacjach. 1:1, powtórzoną. I tu jeszcze takie wybicie jednego szczytu, czyli musiałoby być, słuchajcie, dolar musiałby się dalej jakby tutaj troszkę umacniać na tym naszym rynku. No ale dzisiaj nie makroekonomia, więc przejdziemy sobie do CPS, do CPS-a naszego cyfrowego Polsatu. Ale strefa tu jeszcze jest obroniona, słuchajcie, bo jeszcze żadna tam dniówka, a nie, zamknęła się dniówka, to dla mnie to już nie ma tutaj jakby za wiele do popisu. Tutaj o RGR kolega mówi, rozumiem, Czyli jakby odwrócony RGR. Spoko, ja sobie jeszcze zmierzę tylko na tym CPS-ie, bo ja tu mówię, że strefa przebita, ale to jest ta duża strefa. Zobaczmy sobie tą małą. No mała też nie dociągnięta. Więc tak technicznie nie wygląda to. Technicznie podkreślam, nie wygląda to. Nie ma też wolumenu. Zauważcie, że nikt tu nie kupuje tego, prawda? Czyli zobaczcie, na tym dołku, ok. Widzicie jakieś zainteresowanie większe? Bo ja nie widzę, prawda? Wolumenu nie ma. Słuchajcie, nie ma hajsu. Nikt tu nie wkłada hajsu w to, prawda? Tu trzeba zobaczyć jakiś większy wolumen tak naprawdę. Przydałby się tu jakiś większy wolumen, prawda? Zobaczę sobie ten CPS na dniówkach jeszcze, jak te wolumeny wyglądają. No, chociaż na dniówkach, kurczę, te przeszkadzajki mi tu przeszkadzają. Chociaż na dniówkach coś tu się zaczęło pojawiać w sumie. Zobaczę sobie, jak to wcześniej tam wyglądało. No, ale tutaj to był start, to nie ma co porównywać. No coś w sumie się tam zaczęło pojawiać, no ale na tych małych interwałach, no tam nie widać jakby tego zainteresowania. Więc jasne, może tutaj być odbicie jak najbardziej z tego RGR-a, ale tu mówimy, o jakim my tu ruchu mówimy, słuchajcie. O jakim my tu ruchu mówimy, o takim ruchu mówimy, prawda, do 12 zł, jasne, może być podbitka, czyli może być powtórzenie tej korekty. Ale to nie ustawia w ogóle dla pozycji jakichś dłuższych, prawda. Czyli może być tu, o, nawet by się ładnie zgrywało, korekta 1:1 na CPS-ie. Ale to nie ustawia, słuchajcie, pozycji dłuższych, więc ja tu jestem dalej pesymistycznie nastawiony na CPS. Bo zobaczcie, tu teraz mamy złamanie tego trendu, prawda, w tym momencie. Więc żeby tutaj pozytywnie myśleć, to najpierw musiałbym dostać sygnał od rynku 12625, czyli przebicie tego dołka. Wtedy mogę OK, powiedzieć OK, coś na Polsacie ruszyło. Coś się zmienia. Natomiast zauważcie, że od początku tego trendu spadkowego, w sumie to jest od 21 roku, spadamy dopiero? No tak. To zobaczcie, że od 21 roku nigdzie, kompletnie nigdzie, nie został przełamany, słuchajcie, OPS. Czyli cały czas ten trend spadkowy trwa. Nie ma kompletnie żadnego sygnału wzrostowego na CPS-ie. Kompletnie. Dlatego tu lokalnie
jako że to była ostatnia korekta i tu jeszcze była jakaś mała korekta, chociaż i tak przydałoby się tak naprawdę wybić ten szczyt. Więc tu lokalnie, dopiero jak wybijemy to, to no, jest taka jaskółka będzie, że możemy wybić to, bo jak to byśmy wybili, no to już wzrostowo, to już CPS kończy spadki. Natomiast tutaj nie ma takich informacji, dlatego ja się tu nastawiam jeszcze na 9 zł w tym przypadku. Czyli zrobi korektę 1 do 1 na 12 zł, powtórzenie tej korekty, zobaczcie, że mamy impuls, trójkąt z zasięgiem do 9, mamy impuls spadkowy, pierwsza korekta może być pędząca, kolejny impuls spadkowy na 9 zł. Więc tak jak mówię, no te 12 zł, czy coś to zmienia? No jasne, spekulacyjnie można by tam zagrać pod to, no ale to jest, słuchajcie, 13%. Czy to jest gra warta świeczki dla posiadaczy, jakby, którzy chcieliby tu zrobić troszkę więcej niż 10-15%? No to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, prawda? Natomiast no ja tutaj szczerze 9, 2, 3, 4 nie dostałem tu sygnału. To, co mówię wam, prawda? Czyli jest strefa, ok, przetestowanie jest, wszystko w porze. I to się powinno zacząć budować. Jeżeli tu się to nie zbudowało, słuchajcie, tylko wróciło, zamknęło się znowu w strefie trzeci raz, no to prosta informacja, no stary. Nie ma tutaj pieniędzy, żeby to ciągnąć w ogóle, prawda? Nie ma tutaj popytu. Dokładnie, zobaczcie jeszcze tą świecę gaszącą tutaj, prawda? Jakby ta świeca gasząca, to sobie zapamiętajcie, jakby, bo to ważne. Jakby ta świeca gasząca z takim dużym wolumenem zamknęła się tak, ale następna by się tutaj na zielono otwierała i przebijała, to jest to sygnał pozytywny. Ok, czyli odczytujemy to pozytywnie. Natomiast tutaj zobaczcie, zamknęła się świeca na dużym wolumenie, następna dniówka poniżej. Czyli poszła sprzedaż, ktoś to bronił tu, ok, ale nie obronił. No i poszło w dół. No i tutaj mamy tą samą sytuację, tak dla mnie. Pierwsza fala, korekta pędząca z max dosięgnięciem do nawet 11,91 i dalsza kontynuacja trendu, jak dla mnie, spadkowego. No i tyle. Attendee, zobaczmy sobie Attendee. To też GPW, dobra. No to coś tu robiłem już na tym. Jakaś tu strefa jest na ten. Co to? A, bo to jest strefa, do której on spada, czyli taki ruch boczny ma. Tu jest ruch boczny na tendę. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie da się tu zrobić analizy żadnej, bo to porusza się w ruchach bocznych. Jasne, można tutaj jakby celować w te dołki, ok. Czyli jakby te dołki, jakieś tam strefa, jakby może okazyjna, może nieokazyjna. Ale tak naprawdę no nie da się tu nic więcej zrobić. Tu mamy trójkę, okej, okay, tak lokalnie patrząc, no to zrobiliśmy ruch w górę, jakiś piątkowy w sumie, nawet nie. Mamy ABC, korekta, okej. Okay. Możemy sobie zobaczyć, czy są jakieś informacje tutaj wzrostowe, prawda? Gdzie ona się tu, na 618 się zatrzymało, spoko. Natomiast co z tej 618? No ta 618 nawet tutaj. Nawet. Więc teraz potrzeba czego tutaj na tym attendee? Potrzeba, słuchajcie, korekty i dalszego budowania się w górę po tej korekcie. Czyli był to pierwszy impuls, korekta ABC, kolejny impuls. Czy ja bym tu wchodził w pozycję na tym attendee? Gdybym widział tu korektę, która by przetestowała 618, mógłbym podjąć takie działania. Z drugiej strony to zatrzymanie. Zobaczmy sobie to zatrzymanie najpierw globalnie, czyli od tego momentu 236. Nadbita lekko. O, to dobra sytuacja, to dobra informacja, bez lekko nadbita, prawda? Mamy lekko nadbitą 2,36, więc tutaj już mamy od razu z analizy informacji, że jak przebijemy to, to dotrzemy do 3,8, ok? To z automatu nam się tu otworzy droga. Jak to przebijemy? Przebić to mam na myśli zamknąć się dniówką powyżej tej linii. Nie tak, że po prostu sobie tam wyjdziemy na chwilę, prawda? To musi się zamknąć po prostu dniówką. Więc jest tu perspektywa 35% na tym attendee. Tylko najlepszą opcją byłoby, gdyby to jeszcze raz przetestowało 618 i później swingiem można by się tu podłączyć. W sumie nawet ciekawie to wygląda, nie powiem, że nie. Myślałem, że na początku troszkę gorzej, ale po tak głębszym zobaczeniu, no to nie wygląda to, słuchajcie, źle. Tutaj jeszcze 16, czyli nawet pod 4,29 można byłoby dotrzeć. No tu jeszcze jest 12 przed strefą, gdzie możliwość jest małej korekty następnej, czyli zawsze przed strefą tam lubią nieraz te korekty być, znaczy zawsze lubią. Co do układu spadkowego,
No to mamy wybity overbalance. Ok, czyli słuchajcie, ja zaraz sobie zobaczę. Nie, jeszcze nie mamy. Mamy korektę 1 do 1 na razie, powtórzenie. Czyli też, słuchajcie, pierwsza reakcja, druga reakcja. Dlatego mówię, że jak to wybije, no to już poleci tutaj. I jest możliwość wybicia overbalansu, czyli zmiany trendu, ale to jest dalej w ruchu bocznym, więc nie za bardzo tutaj to jakby, słuchajcie, i tak przemawia. Natomiast, no, wygląda to w sumie ciekawie. Czyli mamy tu po prostu powtórzenie korekty. Ok. Tego zasięgu. Mamy tutaj teraz ABC ładną korektę widoczną, więc tu jak pierwsza korekta można by swingiem próbować pod tą strefę, tylko trzeba przebić to miejsce, więc no spoko, 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 spoko to wygląda. Intel, 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 kurczę, jaki to ma ticker, ten Intel. Czekajcie, muszę napić kawę, bo zawsze INTC, no kurczę, tyle razy zapominam zawsze. No strefa podażowa została osiągnięta na Intelku, ostatnia. Ostatnia strefa podażowa została osiągnięta, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nadbita, czyli dobrze, czyli ok, czyli jest sygnał na przyszłość podkreślam, wzrostowy. No i teraz co mamy z tej strefy, słuchajcie. Sobie jeszcze to zmierzę raz. Czyli mamy 0,5. I teraz słuchajcie, każde zejście, bo ja już to kiedyś mówiłem, ale każde zejście poniżej, bo tutaj teraz nam się układ Leonarda prawdopodobnie rysuje, czyli z zasięgiem na 7,86, czyli ciach, ciach i tu może być bardzo głębokie zejście i potem 7,86. No tak to bywa, ja już wam wiele razy tłumaczyłem, że jak mamy pierwszą falę, pierwsza fala, to potem jest duża korekta dla tej fali. Prawda? Bywa bardzo mocne zejście. Więc wszystko poniżej będzie już rozgrywane pod układ Leonarda, czyli pod to 786, który ma zasięgi na początek, który ma zasięgi na początek, słuchajcie, do tego miejsca. Prawda? Czyli tutaj pod układ harmoniczny. I teraz jak to wygląda od strony technicznej, ten impuls. Pierwszy impuls zakończył nam się w strefie podażowej, którą nadbiliśmy. Tu jeszcze była 38, której nie respektowaliśmy. Czyli nadbicie 0,5 jest dobrym sygnałem na przyszłość. Zawsze pamiętajcie. Zawsze lepiej jak nadbije niż nie nadbije. I teraz tak, zbliżamy się tu do 0,5, niżej mamy 618 na granicy tego dołka, więc ja bym tutaj nawet prognozował, znaczy widziałbym fajną okazję, gdyby to spadło w te rejony. Bo ja też Intela rozgrywam, ale dla mnie tutaj okazyjnie to by było dopiero tu, prawda? W tych rejonach. Tu i tu, tu i tu i tu i tu i tu. Tu jest 0,5, z której nie wykluczone, że możemy zakończyć w ogóle korektę. Zmierzmy sobie ostatni ruch, ten największy korekcyjny. Chociaż chwila, bo muszę się przełączyć na dniówki, bo tu widzę, że te korekty też chyba były powtórzone, czyli ala korekta pędząca. Dokładnie, 0,91, więc tu mamy korekty pędzące. Cholera, nie lubię korekt pędzących, bo są dwa mierzenia później z tych korekt pędzących, 2,0, ok. I tutaj mamy, no to tutaj nam nic to nie powie, bo tak naprawdę nie wiem, które mierzenie jest lepsze. Więc tutaj ta strefa, no 16 mamy tu teraz, 12 nie reaguje, więc ta strefa tutaj, o może tak. Ta strefa jest informacyjna, jakby ktoś chciał sobie rozegrać. Co to znaczy informacyjna? Mogę zająć pozycję, ale mocno obserwować, czy jest tam popyt, prawda? Jeżeli nie ma popytu, to zamknąć pozycję, wyjść z pozycji. Więc ta strefa byłaby ciekawa pod rozegranie, natomiast dużo bardziej ciekawa się wydaje ta 30 i 27, czyli dosłownie pierwsza fala. I to będzie w mojej opinii bardzo ładna okazja pod układ Leonardo. Ale tu też trzeba z tych stref wyciągnąć informację, czy jest popyt. Więc gdyby to było przynajmniej 786, to mówimy tu o 90%. Więc to trzeba by mocno, słuchajcie, kontrolować to. Czyli tak podsumowując, jest tu strefa popytowa zaraz, z której pewnie zareagujemy, jak nie korektą 1 do 1, to czymś, to w ogóle zareagujemy wzrostem. Więc tu jest 37,05. Można byłoby to, jak ktoś potrafi, rozegrać, spojrzeć, czy jest tam popyt, jeżeli nie ma, to uciekać, jeżeli jest, no to trzymać, jeżeli nie ma, to uciekać, jak nie ma popytu, ok, czyli to, co nam powie strefa, to interpretujemy. Już wam wiele razy mówiłem, jak to interpretować. Natomiast gdyby puściła strefa, no to dla mnie się zaczynają tutaj prawdziwe, fajne smaczki do rozegrania, no bo wtedy mamy perspektywę już fajnego Leonarda pod 786, prawda? Czyli bardzo fajnie.
No Intelek też bardzo fajny. Tyle, słuchajcie. A, jeszcze miałem spółkę wam pokazać. A to w następnym wideo. Nie, no w tym wam pokażę. MP. MP Materials. Spółka z klinem. OK. Spółka z klinem. Jest notowana od 20 roku. Jest to świeża spółka z 17 roku. Jak sobie zobaczymy na prognozy, słuchajcie, no to kosmos. 25, 6, 7 rok, czyli mamy takie x ileś na zysku na akcję, tak samo na przychodach, czyli mega, mega, mega. Dodatkowo dużo funduszy inwestycyjnych pakuje się w to, czyli BlackRock, Vanguard, State Street. Te trzy jakby tutaj najwięcej gdzieś tam akumulacje robią tutaj. Mamy tutaj czysto technicznie ładny układ, czyli pierwsza fala, druga, trzecia, druga jako korekta pędząca. Mamy tutaj układ, słuchajcie, klina zniżkującego, który jest z zasięgiem na początek do, słuchajcie, 27-27 dolara. W tym klinie możliwość jest jeszcze spadku do tej złotej strefy logarytmicznej, czyli to jest ta strefa logarytmiczna 12,32 i to są takie dwa miejsca, bo tutaj mieliśmy strefę popytową, tu były dwunastki, klastry tu były, więc jakby możliwość odbicia jak najbardziej, natomiast to są te miejsca dwa, jakby ten obszar, no w ogóle ten obszar cały jest do rozegrania. Ja to też, słuchajcie, w HPK biorę tego MPK i rozgrywam, tylko teraz mała uwaga, pod co ja tu gram, nie pod to, ok? Nie pod to. Jest to oczywiście kopalnia ziem rzadkich, czyli jakieś tam magnesy, słuchajcie, do elektroniki i inne rzeczy, do wiatraków, dupereli. No, więc jakby przyszłościowe w fazie, jakiej jesteśmy, rozwojowej, OZE, prawda? I słuchajcie, ja tu gram pod coś takiego. Pod przyszłe lata. Nie interesuje mnie tutaj trade pod to. Jest duże ryzyko, no bo jest to świeża spółka, jakby nie było, ale są też duże szanse, czyli że spółka będzie się fajnie rozwijać, prognozy są dobre, inwestorzy są, więc tutaj właśnie to jest jedna z tych spółek ryzykownych, które gdzieś tam też zamierzam, słuchajcie, jakby wziąć. Te spadki tu są spowodowane mniejszym wydobyciem, ok? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, interesuje mnie to wzięcie pod coś takiego na przyszłe 10 lat. Na przyszłe 10 lat. Prawda? No właśnie, więc tutaj polecam gdzieś tam przyjrzeć się temu. Ja już tutaj mam strategię rozegrania rozplanowaną na MPK-u, tylko tak jak mówię, no nie będę wam tutaj dawać strategii, bo gram, znaczy planu, bo gram swoją strategią, a no jak ktoś nie jest na grupie, no to tego nie zrozumie jakby tej strategii, więc tak to wygląda. Ode mnie taka spółeczka, myślę, że z potencjałem dużym, z dużym potencjałem, no ale też z gatunku tych ryzykownych, prawda, jakby nie było. No bo spółka młoda, nie ma jeszcze jakby wypracowanej renomy, może tak to powiem. Słuchajcie, wszystkiego dobrego wam życzę, cieplutko się na dworze zrobiło, więc można dzisiaj fajnie odpocząć gdzieś tam od wykresów. Dobrego tygodnia wam życzę i słyszymy się w środę dywidendową. Trzymajcie się, hej.